Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 36 tygodniu ciąży. Już niestety, albo na szczęście, odchodzi mi czop, więc będę już rodzić niebawem. Dlatego postanowiłam się nagrać ten film dla innych mam. Wiem, że dużo filmików już jest, ale może coś, akurat jakieś wskazówki. Także będą ode mnie i ktoś, komuś może pomogę, zainspiruję przed porodem. Jak mam już gotowy wózeczek, odkryłam dzisiaj brzuszek, żeby było wiadomo, jaki miałam. Może wstanę i pokażę. To jest mój brzuszek przed porodem. 36 tydzień, 39 miesiąc. I tak naprawdę odchodzi mi już czop, więc strach przed porodem się pojawił. Jestem zestresowana, oczywiście. Już, że tak powiem, bawię się na piłce, czyli powoduje to, żeby dziecko schodziło do kanału rodnego. Robię to w domu na razie. Wszystko mam przygotowane. No i chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak się czuję. Przybliżę troszkę wszystko, żebyście mnie dobrze widzieli. I tak. Jeśli chodzi o moją ciążę, jest to moja trzecia ciąża. W każdej ciąży czułam się inaczej. Jestem już taką trochę doświadczoną mamą, mogę się tu pochwalić. Mam 14-letnią córkę i 6-latka Filipka, chłopczyka. I powiem szczerze, że każdą ciążę przechodziłam inaczej. Tą ciążę przechodziłam dużo gorzej i najgorzej. Mam 33 lata, w tej chwili będę kończyć w sierpniu, więc jestem tak jakby w takim chyba jeszcze kwiecie wieku, jeśli chodzi o rodzenie dzieci. I dwa porody miałam bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie, bardzo bolesne. Drugi był troszkę lżejszy. Bardzo mi mój mąż pomógł przy drugim porodzie. Przy pierwszym było gorzej. To było bardzo dużo godzin, bardzo bolesne i tak dalej. Ale drugi, z racji tego, że trochę inaczej myślałam, chociaż też sobie blokowałam oczywiście głową, więc chciałam powiedzieć, że wszystko jest w głowie. I troszkę był lżejszy. Teraz trzeci poród. Mam strach przed porodem. Chciałabym się tym strachem ze wszystkimi podzielić, ponieważ mam jeszcze chwilkę czasu, żeby się wyzbyć tego strachu. I będę się go wyzbywać. Będę się go wyzbywać, będę korzystać tak jakby z potęgi podświadomości i umysłu. Zwizualizuję sobie ten cały poród i chciałam Wam właśnie nagrać to, żeby później przedstawić, jak ten poród wyglądał i czy rzeczywiście był taki. Zwizualizuję sobie salę porodową, zwizualizuję sobie wszystko, jak chcę się czuć, jak chcę, żeby wszystko przebiegało, że chcę mieć piękną córeczkę, zdrową i żeby wszystko było w jak najbardziej należytym podwrządku. Przede wszystkim tym razem chcę mieć szybki poród i będę jechała do szpitala na ostatnią chwilę. Czop śluzowy już odchodzi, więc to są moje ostatnie dni przed porodem. Jakieś 2 tygodnie pewnie myślę urodzę albo na dniach, bo takie są rokowania od położnej. I bardzo bym chciała, żeby ten poród był inny niż wszystkie. Powiem troszkę, jak dbałam o siebie podczas ciąży. W ogóle moje dziecko będzie takie troszkę, uważam, takim cudownym dzieckiem, ponieważ to trzecie dziecko, myślę, że będzie dużo zdrowsze, dużo inteligentniejsze niż do tej pory dzieci. Moje są i tak bardzo inteligentne, ale chodzi o coś innego. Chodzi o to, że stosowałam posty przez ostatnie 3 lata. Stosowałam posty diety dr Dąbrowskiej, dieta warzywno-owocowa. Prowadzę grupę na Facebooku i stosowałam te posty kilkakrotnie, 2 takie duże, 6-tygodniowe. Wcześniej były jakieś tam przypominajki, przygotowania do tych postów. Stosowałam także zdrowe żywienie, wyleczyłam sobie tymi postami wiele dolegliwości,
I jestem tak naprawdę tuż po poście, jeśli chodzi o zajście w ciążę. Dostałam niedoczynności tarczycy i ta niedoczynność tarczycy objawiała mi się ogólnie bardzo, bardzo wielkim zmęczeniem, wchodzeniem po schodach, w ogóle po ścianach, że tak powiem. I zrobiłam sobie badania, okazało się, że mam problem z płytkami krwi, czyli małopłytkowość krwi także i niedoczynność tarczycy. Wyniki były 5800. Nie wiem, jak tam się czyta te mili coś tam, ale 5800 miałam tarczycy, TSH i lekarz kazał mi brać do końca życia leki. Ja nie wzięłam tych lekarstw, poszłam od razu na post. Przebyłam 1,5 miesiąca postu, później zdrowego żywienia i zaszłam w ciążę. Zaszłam w ciążę, w ciąży nie brałam żadnych lekarstw, witaminy dostarczałam naturalnie, wszystko, żywiłam się zdrowo i o dziwo, nigdy nie czułam, nie tyłam w ciąży aż tak. Zawsze w każdej ciąży tyłam 12-13 kilo i jadłam słodycze, jadłam wszystko kiedyś. A teraz w tej ciąży starałam się żywić zdrowo. Nie zawsze mi się to udawało, ponieważ miałam nudności i wymioty, ale starałam się żywić zdrowo. I nie ograniczałam się z jedzeniem, nie ograniczałam się z owocami, gdzie co niektórzy sądzą, że fruktoza jest taka trochę tucząca i tak dalej, że nie powinno się jeść tego aż tak dużo. Ja jadłam bardzo dużo owoców cytrusowych, bardzo dużo innych owoców i okazało się, że przytyłam przez całą ciążę tylko 8 kilo. Więc zresztą, tak jak widać, tak? Przybyło mi trochę tu, przybyło mi trochę tu i nigdzie więcej. Z tyłu nie widać w ogóle, że jestem w ciąży. Ludzie mnie tak patrzą na mnie i się dziwią. Ale brzuszek jest bardzo ciężki. Brzuszek jest bardzo ciężki, czuję się ciężko. Jestem, nie mogę się doczekać. Przez całą ciążę wizualizowałam sobie moją córeczkę, że będzie piękna, że będzie zdrowa, że będzie kochana i że będzie grzeczna. Zobaczymy, jak to będzie, jak się urodzi. Myślę, że jakieś newsy z sali porodowej też uda mi się nagrać, albo chociaż zdjęcia. I bardzo chciałabym, żeby ten poród przebiegł prawidłowo. Więc tak, żywiłam się zdrowo. Co chciałam Wam, mamom, wszystkim przekazać? A propos jeszcze, a propos żywienia, a propos, bo to jest głównym tak naprawdę, główną rzeczą, które ciężarne robią, jedzą za dwóch albo za trzech, albo mają nie wiadomo jakie napady jedzenia. Ja na początku każdej ciąży miałam napady oczywiście na coś do jedzenia. Przeważnie był to nabiał, jajka w majonezie, jakieś inne tego typu rzeczy. Bardzo pizza czy jakieś takie, na takie niezdrowe rzeczy. Pojawiają się u innych ciężarnych też słodycze. Ja byłam kiedyś słodyczojadem, ale się trochę wyleczyłam z tego, więc już nie jestem, także jestem wygrana. I chciałam jeszcze powiedzieć, że te słodycze bardzo mi tkwią w głowie i cały czas myślę sobie, że są niezdrowe, że nie powinno się ich jeść. Czasem oczywiście robię zdrowe słodycze, w ogóle zdrowo gotuję. Pokochałam strączki, ciecierzycę, soczewice. Robię swój chleb na zakwasie, także też taki jem. Wszystko tak naprawdę staram się z ziarna, z warzyw, owoców. Nie jem, ograniczam nabiał, ograniczam mięso. Tak naprawdę mięsa nie jem prawie wcale. Czasem mi się zdarzy, ale nie jem prawie wcale. Ryby jem i to jest takie zdrowe żywienie, na którym tak naprawdę, dzięki któremu w sumie się też okazało, że mogę zajść w ciążę mimo niedoczynności tarczycy i być szczęśliwą mamą kolejny raz. Żeby być tą mamą i żeby się wyleczyć, użyłam także potęgi mojego umysłu, potęgi podświadomości. Jeśli ktoś wie, o czym mówię, jeśli nie, to piszcie w komentarzach pod filmem, ja wszystko wyjaśnię, jak to działa, bo do tej pory spotykały mnie ogromne cuda, odkąd zaczęłam o tym myśleć, odkąd zaczęłam używać swojego umysłu i chcę tego właśnie użyć przy porodzie.
Zobaczymy, czy się uda. Chcę sobie zaplanować co do dnia poród. Chcę sobie zaplanować cały poród, całą akcję porodową i później jak to będzie po porodzie, tak? Czyli uważam, że po porodzie dojdę bardzo szybko, będę bardzo sprawna, dziecko będzie zdrowe, ja będę zdrowa i wszystko będzie w porządku. Chciałabym też wspomnieć tutaj o tym, o rozstępach i o jedzeniu. Ponieważ dziewczyny mówią, że rozstępy są genetyczne. Owszem, moja mama ma rozstępy po ciążach, urodziła 4 dzieci, czyli też tak jakby powinnam powiedzieć, że... Czyli też tak jak tak naprawdę powinnam powiedzieć, że rozstępy są genetyczne, ponieważ u mnie w rodzinie także występowały. Ja nie mam rozstępów po ciążach. Smarowałam się od pierwszej ciąży, smarowałam się cały czas oliwką Bambino. Potem przy drugiej ciąży też smarowałam się oliwką Bambino. Robiłam to 2-3 razy dziennie. Jeśli chodzi o tą trzecią ciążę, stwierdziłam, że moja skóra już jest na tyle rozciągnięta i elastyczna i wystarczy ją po prostu natłuszczać. Więc proszę, zerknijcie na mój brzuszek. Jest... oczywiście tutaj jest, już pojawiły się takie żyły, więc to jest chyba normalne. Te dziewczyny, które są w ciąży, to wiedzą, że tu jest taka linia, nie wiem czy to życia, czy to jaka linia, ale rozstępów nie ma. Troszeczkę miałam rozstępów po pierwszej ciąży na piersiach, dlatego że młody organizm, nieprzyzwyczajony i tak dalej. Myślę, że też nie miałam takiej świadomości z tym smarowaniem, jeśli chodzi o oliwkę. W tej chwili, w tej ciąży smarowałam się olejem kokosowym, tak żeby było bardziej naturalnie. Jeżeli nie miałam, smarowałam się delikatnymi balsamami na bazie oliwek, oliwy i takich bardziej starałam się naturalnych rzeczy. Łapałam się wszystkiego, co tłuste, że tak powiem, żeby smarować brzuszek. Smaruję brzuszek 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Teraz pod koniec ciąży już trochę mniej, dlatego że już widzę, że ta skóra jest elastyczna i nie potrzeba mi tak jej smarować mocno. Smaruję też piersi i smaruję uda do kolan i tak dalej. No to już ogólnie całym balsamem. Więc a propos rozstępów, nie mam rozstępów, to jest moja trzecia ciąża, w rodzinie były rozstępy, genetycznie powinnam mieć rozstępy, ale tych rozstępów nie mam. Myślę, że wszystko zależy od żywienia, jak się żywimy, jakie słodycze jemy, jakie ilości jemy. Przede wszystkim, bo nawet jeśli jemy niezdrowo i jemy dużo, to jakie my ilości jemy? Jeżeli za dużo ilościowo spożywamy wszystkiego, to będziemy tyć, będziemy się rozszerzać i tak dalej. Tylko później mamy ciężko się poruszać po porodzie, ciężko przy tym dziecku zrobić, nie mamy się w co ubrać, mamy problem, ponieważ jesteśmy 10 czy 15 kilo większe, mimo tego, że urodziłyśmy dziecko, więc uważam, że to jest bez sensu. Sprawniejsza kobieta jest wtedy, kiedy ma normalną wagę, nie głodzi o broń Boże dziecka. Ja nie głodziłam ani siebie, ani dziecka. Uwielbiałam różne rzeczy i robiłam sobie, i nie odmawiałam sobie nic. To na co miałam ochotę, ale robiłam to oczywiście w odpowiednich ilościach i na zdrowo. Więc odmówiłam sobie cukru, wcześniej się do tego przyzwyczaiłam i tak dalej. Jestem dumna z mojego brzuszka dzisiaj, w 36 tygodniu. To już jest koniec 36 tygodnia, więc ja się zbliżam do końca. Będę Wam nagrywać, myślę, troszeczkę z dzieciątkiem, jak to jest po urodzeniu. Jeśli uda mi się nagrać pierwszą kąpiel w szpitalu, bo będzie ktoś, kto mnie nagra, to nagram pierwszą kąpiel, dlatego już w tej chwili nie będę chciała, żeby kąpały pielęgniarki i położne, ale jako doświadczona mama będę chciała pokazać tą pierwszą kąpiel, jak bardzo nie musi być stresująca dla maleństwa, tylko może być przyjemnością. Zobaczymy, czy mi się uda i czy maleństwo nie będzie płakać. Moja córka będzie miała na imię Wiktoria. Nie mogę się doczekać. Mam już przygotowany wózek, mam już nosidełko, tak naprawdę na wyjście ze szpitala. Walizka już i torba też czekają spakowane. Teraz zostało mi tylko wyzbyć się strachu. Wyzbyć się strachu i
pozytywnie myśleć, będę pozytywnie myśleć. Wszystkie mamy zapraszam do oglądania tego filmu, żebyście się pozytywnie nastawiły i żebyście zmieniły myślenie w głowie, bo myślę, że bardzo to nam pomoże przy porodzie i będzie super pozytywnie. Do zobaczenia i pozdrawiam serdecznie. Buziaki dla wszystkich.